не їхала, де б я не йшла, я своєму тату дякувала. Дякую тобі, тату, за твою веселу хату, за твою веселу хату. Дякую тобі, тату, за твою веселу хату, за твою веселу хату. Просто то є розривка, бо в дому щоденно, в дому, в дому, а тут ще спотикаємо, тут весело поспіваємо. No i po prostu to jest satysfakcja dla nas. Jedziemy gdzieś, występujemy, do nas przyjeżdżają, my ludzi widzimy, oni nas. Po prostu no, jest bardzo fajnie. Trochę codzienności, no nie? Troszkę inaczej to człowiek pośpiewa, do domu pójdzie, trochę inaczej się czuje. Swoje te biedy wszystko zostawia, troski te zostają w domu, a to człowiek odprężony przychodzi do domu i inaczej się czuje. Pod Kalinoju, tam jasny mi siać na nas wyty. Pytam się pana dyrektora Baranowskiego, czy nie można zaśpiewać Milanowie, zrobić wieczór kolęd. Mhm. On powiedział dla mnie minuta 8. A może u was powstanie jakiś zespół? Mówię, może i powstanie, ale to trzeba iść tych dziewczyn się pytać. Mhm. No i wtedy zmobilizował ten naszego kierownika, który język na brodę i lata po dziewczynach. No i wyszło to, no. Co wyszło, to wyszło, do dzisiaj tego to mamy. No. Sołtys i mówi, że chce organizować tutaj zespół. I czy ja mogę śpiewać? A ja lubię piosenki śpiewać pod urodzeniem prawie. No, od razu się zgodziłam i lubię przychodzić. Jestem emerytką, mam dużo wolnego czasu i po prostu jestem zadowolona z tego. Zawsze u czasie wraca tutaj, przyjeżdża do nas i jest bardzo sympatyczny, przywozi piosenki. Zadowolony. Jesteśmy bardzo zadowoleni z niego. Just
nasz jako pierwszy występ, to byliśmy w Białymstoku z kolędami. Nie, to był w Siemiatyczach. I z Siemiatycz pojechaliśmy do Białegostoku. Pierwsze miejsce zajęliśmy w Siemiatyczach i stamtąd, nie do Białegostoku, do Hajnówki. Aha. Byliśmy w Hajnówce i stamtąd właśnie zaczęły się te nasze śpiewy. Później taki decydujący wyjazd to był do Bielska Podlaskiego na przegląd piosenki ukraińskiej. Tam nasz tak samo był pierwszy występ. I zajęliśmy tam trzecie miejsce. No i znowu podbudowa do naszego zespołu, także do dalszego działania. I dalej mieliśmy motywację, żeby się spotykać i dalej śpiewać. Piosenki wyszukuje wszystko. Wyszukuje i deleguje i wszystko. Jest samym kierownikiem. I jest kierownikiem odpowiedzialnym. A Kasia gulaje. Wschodniosłowiańskich. To było w Siemiatyczach. Organizował ksiądz Wojko i tam też zostaliśmy wyróżnieni. Dwie panie są z Mielnika i w skład naszego zespołu wchodzą kolejno. Maksim Bukojka. Kasperok Nina. Ludmiła Juszenko. Leokadia Sawczuk. Tymoszuk Lidia. Zina Berna. Zina Terebi. Jakimok Walentyna.